jestem na ulicy Folwarcznej. Jadę do skrzyżowania z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego. Przejadę przez to skrzyżowanie na wprost. Pojadę w ulicę Morcinka, czyli na wprost, tak bardziej po lewo. Powiem, na wprost mamy zarówno ulicę Srokowskiego, jak i Morcinka. Mamy tutaj stop i ciągle remont Alei Zagłębia Dąbrowskiego. Natomiast kierunek, który generalnie dosyć rzadko pokonuję, natomiast w tej chwili w trakcie prac kierunek bardzo trudny. Lewa strona, oczywiście upewniam się, że nic nie jedzie. No i w kwestii strony prawej mamy tutaj do ustąpienia obie jezdnie. Zwróćmy uwagę, na pierwszej jezdni jest znak zakaz ruchu, czyli tutaj mieszkańcy, czy też z tutaj zlokalizowanych punktów usługowych mogą nam wyjeżdżać pojazdy, czy też pojazdy, które wiozą osoby niepełnosprawne lub przez takie osoby prowadzone. I druga jezdnia, prawa jezdnia tejże drogi, w której mamy zakaz wjazdu, która jest drogą jednokierunkową, czynną już. Jestem na ulicy Granicznej, dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą z Aleją Zagłębia Dąbrowskiego. Z tego co widzę, no ciągle tutaj jeszcze nie mamy ruchu okrężnego. Tutaj oczywiście omijamy ciężarówkę z naruszeniem ciągłej linii. Jak widzimy, jedyny kierunek na tą chwilę, no nie, moglibyśmy spokojnie do ulicy Konarskiego czy dalej na wiadukt spokojnie tutaj pojechać. Natomiast co widzimy, ciągle nie ma możliwości przejazdu przez skrzyżowanie na wprost, nie ma też możliwości zjazdu na to skrzyżowanie od strony wiaduktu. Jedyna możliwość, jaka jest, to właśnie zjazd od ulicy Granicznej w Aleję Zagłębia Dąbrowskiego i to w prawą jezdnię tej Alei Zagłębia, czyli w tą, nazwijmy to, jezdnię właściwą dla ruchu na tej alei.